na karuzelę, bo jest tu, tego jest. No, chyba się pobujam, ale chyba ze strachu się nie pobujam. A więc proszę zobaczyć, mamy w mieście naszym malutkim karuzelę dzisiaj, ale już od 3 dni tutaj rządzi. Dlatego chciałam wam nagrać parę momentów z tej karuzeli. Jest na karuzeli. Można sobie kupić wafelki czy naleśniki. Za euro, 6 ciągnień za 5 euro, 13 ciągnień za 10 i 28 razy 20 euro. Podnosi, ale on jest tak ciężki, że ciężko wyciągnąć. Ja teraz nie będę rozmawiać, tylko wam pokażę. Tutaj są skuterki. Stoisko z rzutami. 3 piłki za 2,50. Też można się coś wyciągnąć. Tutaj są słodkości oczywiście. Popcorn. Migdały, proszę zobaczyć, ale to już też jest w naszym kraju, czyli to na wszędzie, na prawie każdym takim festynie. Tutaj jest następna jakaś budka, proszę zobaczyć. Też jakaś atrakcja. 3 rzuty pisze 5 euro, 7, 10 euro, 15, 20 euro. Ale to są już duże figury, ja myślę, że ciężko jest je wyciągnąć też. Baba Jaga. Pewnie ta od Jasia i Małgosi. Nawet jest Krakauer Wurst, czyli krakowska kiełbaska, bardzo lubiana tu. Zobaczymy. Dla malutkich dzieci oczywiście jeszcze coś fajnego. A rodzic z dziećmi połowę tylko się płaci. Dlatego jest bardzo dużo dzieci w ten dzień. A tak to wieczorami zawsze jest bardzo dużo młodzieży, dorosłych. Tutaj jest strzelnica.
można sobie postrzelać. A tam poskakać na przykład. Zaczyna jechać karuzela. Oczywiście to nie jest nic dla mnie. Babcia się wszystkiego boi. Karuzeli. Oczywiście są inne karuzele w dużych miastach, szokujące, gdzie naprawdę mrozi krew w żyłach, można powiedzieć, naprawdę. Kinder Crow. Nie będę skakała, na niczym jeździła, tylko chciałam po prostu pokazać parę momentów, która gości u nas bardzo często, zwłaszcza latem. A teraz powiem wam, że jadę na zakupy do Rewe, pokazać wam, co ciekawego mają w Rewe. I do następnego filmiku. A więc do widzenia i do następnego filmiku. Trampolina i 5 minut 2,50 kosztuje. I proszę zobaczyć, jestem przed Rewe Center. Dzisiaj jest już dzień po świętach, można powiedzieć, jest wtorek. I proszę zobaczyć, jak słońce świeci, tak piękna pogoda. Idę teraz na zakupy do Rewe, zobaczyć, czy jest olej, czy jest mąka, czy jest ryż, czy są te produkty, których nie było wcześniej i po ile są. Zrobię wam z tego króciutki filmik.